zdrowia, szczególnie dla socjalistów w Ameryce głosujących na Bernie Sandersa. Zdrowia psychicznego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Socjalista Bernie Sanders wyforsował się naprzód na kandydata, na człowieka, który będzie nominowany na, do walki do wyborów z prezydentem Trumpem. Prezydent Trump wybrany został w 2016, wygrał z czarownicą Clinton, no i teraz partia demokratów stara się wystawić swojego kandydata. Bernie Sanders w 2016 też startował, ale powiedzieli, że go wykolegowali. Teraz się wyforsował. No i wydawałoby się, że my myśleliśmy, że socjalizm po prostu zdechł, tak? Że socjalizm zdechł, upadł, szczególnie po tym, jak Imperium Sowieckie upadło 30 lat temu, no to już byliśmy przekonani, że jest koniec. No, nadchodzi do Ameryki, no i wygląda na to, że pomyliliśmy się w przewidywaniach. Ktoś by mógł pomyśleć, że te ciężkie czasy, które mieli Polacy, którzy mieli Ruscy, Chińczycy, Afrykańczycy, no Europejczycy tej Europy Wschodniej, strefy wpływów, Rumunii, Bułgarii i tak dalej, to wydawałoby się, że młodzi demokraci, młodzi wyborcy czegoś się nauczyli, tak? Że zobaczyli, że Miami jest wypełnione Kubańczykami z Kuby, którzy uciekali na dętkach od traktorów. Ameryka jest wypełniona Wenezuelczykami, którzy, kiedy Chavez został wybrany 20 lat temu, to doprowadził do ruiny. Zobaczyli setki tysięcy Żydów rosyjskich, którzy wyjeżdżali, widzieli setki tysięcy Polaków, widzieli setki tysięcy najróżniejszych innych nacji. No i wszędzie z tego socjalizmu ludzie jednak głosowali nogami. No a na dzień dzisiejszy młodzi Amerykanie mówią, że socjalizm jest dobry. Sanders mówi, że on jest socjalistą demokratycznym. No to, ale to wiadomo, co to znaczy. Była Niemiecka Republika Demokratyczna, no dziadostwo, tak, strzelali w plecy dla ludzi, którzy chcieli wyjść z tego raju. Jest Koreańska Republika Socjalistyczna, czy tam komunistyczna, no ale to jest właśnie demokratyczna, tak, no tam demokracji za bardzo nie ma, no bo jest jedna partia, PRL, no to też była Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli Rzeczpospolita, no to jest Republika, tak, to jest Rzeczpospolita, ludzie mają głosować, czyli powiedzmy ten sam cyrk, to oszukaństwo, największe oszukaństwo, jakie może być, no to jest Republika Demokratyczna. No i teraz największym oszukaństwem, jakie może być, no to Bernie Sanders nazywa się siebie demokratą socjalistą. No i on mówi tylko, że na całe nieszczęście wszystkie te kraje, no faktycznie to nie miały tak najlepiej, ale to one były rządzone przez komunistów. No a on zmieni coś będzie lepiej. No. Czy oczywiście, że jest jakaś taka różnica, no ale różnicy zasadniczej to nie ma, bo socjalizm to jest przedszkole dla komunizmu, no jest przedszkole dla tych czerwonych świń, tyle tylko, że w socjalizmie zabierają bogatym i dają biednym, no i to na jakiś czas starcza tych pieniędzy, a w komunizmie już jak zaczyna starczać pieniędzy, no to po prostu zabijają kułaków, zabijają bogaczy, zaczyna się walka klas, zaczyna się szukanie frajerów, dlaczego socjalizm nie działa, no i w ten sposób to jest jedno z drugim połączone, bo socjalizm jak już się dopadnie do władzy, no to on już nie zmienia jednopartyjny system, okopie się żołnierzami, ubekami, sekretnymi policjantami, daje kiełbasę, daje im mieszkania, samochody i różne apanaże, no i już nie da rady. No a szczególnie kiedy rozbroi
ludzi, no to już w ogóle nie da rady. No i właśnie komuniści pierwsze, co walczą ciągle w Ameryce, no i w imię tych strzelanin w szkołach, no to kretyni sugerują, że trzeba 100 milionów Amerykanów kompletnie rozbroić, zabrać im 500 milionów sztuk broni, tylko dlatego, że paru młodych ludzi na psychotropach wychowywanych przez samotne matki nie byli wsadzeni do więzienia, tylko po prostu zastrzelili parę. No i ci komuniści mówią, że trzeba grupowo zabrać 500 milionów w broni, bo jest paru młodych wariatów. W Wielkiej Brytanii po wojnie była Partia Pracy, tak? Była po wojnie Partia Pracy, oni zostali wybrani dobrowolnie. No, Brytyjczycy zdecydowali, że jest coś, że rząd powinien to robić. No, Sanders, wszyscy ci ludzie, którzy idą jak w dym za Sandersem, kompletnie stracili zrozumienie tego socjalizmu. To tak jakby były jakaś tam dziura w ich umyśle. Mają jakieś takie złudzenie, że socjalizm jest moralnie wyższy ekonomicznie i społecznie i że w zasadzie te współczucie dla równości ludzi, no to pozwala zabierać bogatym i dawać biednym i że to jest moralnie dobre. No taki Robin Hood, taki rządowy Robin Hood. No tyle tylko, że wiadomo, co znaczy, że w takim układzie ten jak się wyśle z rządu tych Robin Hoodów, no to oni ukradną, ale połowę zabiorą sobie. No i to jest właśnie to, jak się przyspawają do świnie do koryta. Później pierwsze, co robią, no to nachapać się naokoło siebie, a nie dla społeczeństwa. Także to jest iluzja. Sanders przedstawia te złudzenia do tych młodych ludzi, no i wielu ludzi mówi, że kto nie był socjalistą za młodu, no to nie wie jak żył, no ale wielu z nas rosnąc czy wyrastając w socjalizmie nigdy nie było socjalistami, no bo naocznie widziało. Wszyscy ci milenialsi, czyli ten tysiąclatki, dwutysiąclatki, czyli 1990 do 1910 roku, plus minus 10 lat, no już mogą powiedzmy głosować, no ci 10 lat po 2000 jeszcze nie, no oni myślą, że nie będzie im tak finansowo dobrze jak ich rodzicom czy dziadkom, no ale to, że aktualne pokolenie to zawsze mówi, że ma najciężej, no to już jest tak od kilkunastu pokoleń i nic się nie zmieniło. Najgorsze jest to, że to Obama i demokraci, socjaliści tak już za Obamy kadencji zrobili ten kryzys ekonomiczny szkolny, no bo kazali, czy pozwolili bankom dawać pożyczki oprocentowanie na szkoły, no to prawo popytu spowodowało to, że jak była kasa, no to ludzie szli na uczelnie. Jak szli na uczelnie, no to uczelnie podwyższały czesne 5-6% rocznie, czyli 2-3 razy więcej niż inflacja. No i spowodowało to, że jest $1,5 tryliona. No i ci młodzi ludzie mówią, trzeba odrzucić się $1,5 tryliona, no ale komu odrzucić? Odrzucić podatnikom, a jak podatnik dostanie następne $1,5 tryliona, no to co roku budżet, dług wzrasta o miliard, dlatego że jest rozdawnictwo, także że to znowu dodaje. Każdy system jest kapitalistyczny, no potrzeba kapitału, tak? Potrzeba kapitału, żeby iść zbudować fabrykę, potrzeba kapitału w Chinach, czy w Polsce, czy w Sowietach, czy w Ameryce. Zawsze musi być jakaś walizka pieniędzy, no tyle tylko, że ta walizka pieniędzy, jeżeli jest prywatna, no to prywatnie ktoś myśli, że z tej walizki zrobi dwie walizki, zatrudni ludzi tam chętnych, rzutkich i tak dalej, a w gospodarce państwowej no to po prostu to jest fundowane, czy tam finansowane przez te banki państwowe i tak dalej, i tak dalej. No ale produkują i zatrudniają
i nie płacą, tak? W całym bloku wschodnim to było takie powiedzenie. My udajemy, że pracujemy, a oni udają, że nam płacą. No i to takie było przykre, że ludzie pracowali miesiąc i powiedzmy zarabiali tam za kilka czy kilkanaście kilogramów kiełbasy czy spodnie w Peweksie, które kosztowały 17 czy 20 dolarów, a wtedy pensja inżyniera powiedzmy była 17-20 dolarów. No to była ta paranoja. Wszystko było dziadostwo. Całe te produkty socjalistyczne, no to były okandupy. Wszyscy się koncentrowali na broni. Na traktorach. W fabrykach traktorów budowali czołgi, w fabrykach tam innych budowali jakieś granaty. Budowali też sztucery, tyle tylko, że sztucery to były dla czerwonych świń. Zwykły obywatel nie dostał zezwolenia na broń. No i to jest właśnie ten problem, że komuniści w Ameryce na dzień dzisiejszy też chcą zabrać broń 100 milionom legalnych obywateli, tylko pod konto tego, że paru nienormalnych psychopatów na psychotropach wychowywanych przez samotne matki przychodzi i strzela do swoich kolegów, no bo ci koledzy się z niego naśmiewali, a w Ameryce nie można wsadzić wariata do domu wariatów, no i tak się kończy. No. I komuniści są skłonni pozbawić 100 milionów, 500 milionów broni pod konto tego, że psychopata zabije tu i tam. No. No ale to jest socjalizm, tak? Bez broni i będzie od razu zamordyzm. Wszędzie w tych sklepach to zawsze jest później pustki, tak? W tych sklepach to buty, żeby kupić, no to nie tylko trzeba było mieć pieniądze, ale trzeba było mieć kupon na te buty. Te buty były dziadowskie, tam ludzie się wymieniali, podmieniali, kupowali, co było. Cinkciarze, no to słowo znaczy od exchange. Change money. Czyli cinkciarz, no i to tak się wyszło, cinkciarz, no bądź cięćmany, z takim, to oni poznawali zagraniczniaków po butach, no bo ludzie z zagranicy mieli dużo lepszej jakości buty. Przepraszam, no mieszkania były tanie faktycznie, no ale na mieszkania trzeba było czekać 50 czy 15 lat. Młodzi ludzie się żenili, wychodzili za mąż, mieli dzieci, mieszkali z rodzicami, z teściami, mieszkali w 2, 3, 4, 5-pokojowym, to ja nie wiem czy mieszkali, no bo jak, no ale tam 2, 3 pokojowych pokojach, no to 4-pokojowych mieszkaniach, no to te młode małżeństwa mieszkały przez ładnych parę lat, dopóki tam gdzieś w spółdzielni się nie zapisali czy nie dostali. Mieszkania to był towar reglamentowany. Było tanio, ale nie było ich. Tak samo jak i chleb. Chleb był tani, ale chlebem rolnicy żywili świnie, no bo bardzo często też był tańszy do karmienia świn niż pasza dla świn. No, także to była ta jedna walka, paranoja. Jelcyn tam w 89 roku zaczął przekształcać cały ten socjalizm, no, ale to też było oszukaństwo. U ruskich cała ta oligarchia komunistyczna ukradła wszystko. W Ameryce, w Polsce była ta ustawka szabru tych czerwonych świń. Tak samo rozszabrowali, rozkręcili. Te potomkowie komunistów zostali biznesmenami, bizneswomenami i tak dalej, i tak dalej. To była ta paranoja. Jak Jelcyn przyjechał do Ameryki, no to podobnież mu się serce kroiło, jak chodził po normalnych sklepach i widział tam setki, tysiące najróżniejszych towarów, widział te dostęp do kawy, pomarańczy, jakieś inne rzeczy, no i serce mu podobnież płakało, no bo się zastanawiał, jak to jest możliwe, żeby taki bogaty kraj jak Rosja, żeby był ocet na półkach. No ale socjalizm doprowadza właśnie do octu na półkach. Doprowadza do tego, że te wszystkie
że te wszystkie fabryki są nieefektywne, oni produkują badziewie, tylko żeby był plan spełniony. Na Harvardzie w 1985 roku był taki Abraham Bergson, no nie mieszkał w Izraelu, w Ameryce, mieszkał na Harvardzie, no to taki komunistyczny, można powiedzieć, super, super drogi uniwersytet, gdzie Miknik przyjechał tam parę lat temu, dziad jeden, no to on wyceniał, że produktywność rosyjska w 1985 roku to była 42%, a konsumpcja była 29%. No i właśnie mówił, dlaczego takie rozróżnienie, no produkować, zarabiać i spożywać. No przede wszystkim nie było co spożywać, a po drugie, no to ludzie spędzali bardzo dużo czasu w tych kolejkach, łącznie z tymi urzędnikami, nieurzędnikami i tak dalej. Te ceny i kwoty produkcyjne i te planowanie doprowadzało do tego, że po prostu nikomu nic, nigdzie się nie opłacało produkować, tam nie można było zrobić żadnego zysku. I makabra była, tak? Po II wojnie światowej, kiedy Brytyjczycy pozwolili, czy wybrali Partię Pracy, no to Partia Pracy pierwsze co zrobiła, to sprywatyzowała. Upaństwowiła węgiel, stal, prąd, no i komunikację. No i później przez następnych kilkadziesiąt lat po prostu był syf, kiła i mogiła. No, sklepy były pełne, był jakiś postęp, no ale nie było gospodarki rynkowej, nie było wolnego rynku, wszystko było socjalistyczne, kontrolowane. No w Indiach tak samo było, w Indiach było podobnie, wszyscy jakoś tak myśleli, że socjalistycznie, państwowo coś zrobią. Margaret Thatcher przyszła, no i zaczęła zmieniać, no i później zaczęło się to wszystko zmieniać, dużo krajów w Europie zaczęło robić to samo. No ale później upadł ten mur berliński, zrobiła się ta wspólna Unia, no i wspólna Unia, znowu komunizm się zaczął, znowu się zaczęło planowanie, znowu zaczęło się regulowanie, znowu jest coraz więcej czerwonych świń, które martwią się tylko o swoje koryto, a społeczeństwo zostaje na samym końcu. Zdrowia! Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można nacisnąć subskrypcję. Dzwoneczek, dzin o codziennych powiadomieniach. Filmiki będą przez jakiś czas zdemonetyzowane, bo cały kanał jest w zasadzie zdemonetyzowany. Zacząłem wrzucać Polka Music, różne płyty, no to przestanę to już wrzucać. Zrobiłem inny kanał, jeżeli możecie zasubskrybować, no to ta ilość powiedzmy się przyda, ale odłączam kompletnie kanał polityczny z kanałem muzycznym. No był to jakiś taki eksperyment, ale za to, że YouTube mnie ukarało demonetyzacją 48 godzin po opublikowaniu filmów z pobytu Trumpa w New Hampshire, w Manchester, no to wydaje mi się, że muszę to rozłączyć. Zdrowia, do następnego.